Jak pozbyć się tego, co zbędne? Co zrobić ze starym meblem? Radiem? Czy resztką farby? Zdecydowanie odwiedzić lamusownię, czyli miejsce, gdzie można przywieźć wszystko, co zbędne, stare i zniszczone. Z lamusowni mogą korzystać mieszkańcy miasta oraz przedsiębiorcy mieszkający lub prowadzący działalność w Krakowie. Do lamusowni trafić mogą odpady wielkogabarytowe, sprzęt AGD i RTV, zużyte opony, świetlówki, gaśnice, puszki po farbach i aerozolach, baterie, oleje, akumulatory, odpady z remontów, drewno zmieszane i impregnowane. Nie każdy ma sposobność osobistego dowozu zbędnych elektroodpadów do lamusowni, dlatego zawsze można wezwać elektrobrygadę. Działa to tak. Dzwonisz na infolinię, mówisz co masz, umawiasz się na dzień i godzinę, elektrobrygada zjawia się u Ciebie, zabiera zbędny sprzęt i tyle. A co zrobić z zielonymi odpadami lub choinką? Zasada podobna. Tyle tylko, że nigdzie nie dzwonisz, ale wystawiasz worek przed posesję według harmonogramu odbioru. Na identycznej zasadzie działa system wywozu odpadów wielkogabarytowych. Informacje i harmonogramy odbioru znajdują się na stronie mpo.krakow.pl. Pamiętajmy, że zbędnych odpadów pozbywamy się tylko i wyłącznie w przystosowanych do tego miejscach. Są to dzwony, pudełka na baterie umieszczone na przykład w szkołach, pojemniki na leki w aptekach, czy ekopudełka, do których można wrzucić odpady niebezpieczne, a których nie można wrzucać do przydomowych pojemników na odpady. Odpady, które zostały odebrane od mieszkańców, zostają poddane dalszej selekcji, a te, które nie nadają się do recyklingu, trafiają do ekospalarni. Następuje tu termiczne przekształcenie zmieszanych odpadów komunalnych, z których wyodrębniono surowce wtórne. Dzięki temu procesowi wytwarzana jest energia cieplna i elektryczna, zaspokajająca około 10% energetycznych potrzeb Krakowa.